No to dzień dobry, misiaczki, w ten piękny dzień. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od wizyty na poczcie. Idziemy powysyłać upominki i prezenty dla patronów. Także jeżeli jeszcze nie jesteście patronami i nie wiecie, o co chodzi, wbijcie w link tutaj, gdzieś będzie i się wszystkiego dowiecie. Także zaczynamy. No, a dzisiaj towarzystwa dotrzymuje mi Elżbieta, którą znacie z filmu o morsowaniu. I dzisiaj w sumie to taki pomysł był, żeby nagrać coś o Sosnowcu, porobić sobie bekę, ale stwierdziłem, że w sumie cała Polska, kurczę, śmieje się z Sosnowca, więc może pokażmy, że Sosnowiec jest ładny, tak? Kilka fajnych miejsc Sosnowcu ładnych pokażemy i no i co, no i zapraszam. No człowiek nie taki, co by nie zaprosił, prawda? Prawda. Zwiedzanie Sosnowca zaczniemy od perełki, czyli Urzędu Miasta w Sosnowcu, który wygląda właśnie w taki piękny sposób, jaki jest za mną. Urząd Miasta w Sosnowcu jest niczym tutaj nasz wspaniały orzełek dla reprezentacji, nasz prawdziwy Lewandowski, także to jest właśnie to, duma i tak naprawdę duma Sosnowca. Tymczasem z Elżbietą zbliżamy się ku ulicy Małachowskiego, czyli takiej bardzo podrobionej, można powiedzieć, imprezowej ulicy Mariackiej, która znajduje się za granicą w Katowicach. No niestety wyszło nam tutaj tak jak wyszło, no ale tak czy inaczej pokażę wam, co można tutaj fajnego i ciekawego znaleźć. Doszliśmy z ulicy Małachowskiego do ulicy Modrzejowskiej, a to, co za mną widzicie, jest to piękne, wspaniałe, jedno tak naprawdę chyba z dwóch kin, które znajdują się w Sosnowcu. I teraz, Ela, co leci w kinie w Sosnowcu? Czekaj, bądź tutaj, o, tu Ela, bo tu się kamera psuje. Szybko musisz powiedzieć, co leci? Piękne ściany. Ale jak ty wspaniale opowiadasz naprawdę żarty i kawały, bardzo mi się to podoba. No i właśnie to tutaj w tym miejscu właśnie na ulicy Modrzejowskiej, która również jest nazywana tutaj Krupówkami Sosnowca, można zaobserwować bardzo ciekawe tutaj... Właśnie tyle rzeczy tu można fajnych zaobserwować. Serdecznie chciałbym wam pokazać oto tutaj te piękne skrzydła, które postawili z okazji tutaj świąt i okresu zimowego. I Ela sobie może tam stanąć i na przykład odlecieć. Oczywiście moment, na który wszyscy czekali, czyli Sosnowiec Centrum, tutaj to się nazywa pięknie Plac Kiepury, tak? Plac chyba, nie? Jest tak. Plac Kiepury, potocznie tutaj przez lokalną ludność, społeczność nazywane patelnią. Patelnią z jakiego względu? Pewnie z takiego, że nie innego. Także możemy tu mieć tutaj piękny budynek, który naprawdę mi się podoba. W sensie patrzcie, jak zrobimy to tak, ale fajny, taki zarośnięty. Szkoda, że zarośnięte są gofry i lody. Jest okres jesienno-zimowy w sumie prawie, że i nic tutaj nie widać. A tobie jak się podoba Centrum Sosnowca, Ela? Bardzo ładny Sosnowiec. Bardzo ładny Sosnowiec? Dobry Sosnowiec. Dobry Sosnowiec, nie jest zły. Dlatego schodzimy na dół. Do pijalni. Idziemy do pijalni. W pijalni też działy się dużo fajnych rzeczy. Ogólnie pijalnia
jest dosyć popularnym miejscem w Polsce, bo w sumie to pijalnie są wszędzie. Pijalnia wódki i piwa w Sosnowcu na Patelni, czyli taka jedna z bardzo fajnych imprezowni, w której zdarzyło również mi się bywać. A tam gra muzyka, więc tam nie idziemy, zaraz tam nagramy. Ale to może nawet tam nie będziemy szli, bo nie potrzebujemy tam iść, bo tam się idzie do mojej byłej szkoły, którą serdecznie pozdrawiam. Ale tam jest dworzec. Na przykład z tego dworca na pewno nie dojedziecie do Czeladzi. To mogę wam powiedzieć, że do Czeladzi tam na pewno nie dojedziecie. A co jest niesamowite, to to, że na tym, tutaj na tej naszej wspaniałej patelni są ruchome schody, żeby móc sobie wjechać. Także za chwilę wjedziemy sobie ruchomymi schodami. A ja wam powiem, że jak jest ciepło, to tu wystawiają telebim i można sobie oglądać chyba filmy, rzeczy, czy tam była strefa kibica i w ogóle takie fajne rzeczy. Także Sosnowiec nie taki straszny, jak go malowali. Tymczasem przesiadamy się na ten środek transportu publicznego, który ma za zadanie unieść nas do góry, na stopień wyżej tego wspaniałego centrum. No i tak właśnie jeszcze zostając przy centrum, można zauważyć właśnie biegnących ludzi na autobus. Tylko nie ten świecący Mikołaja, tylko na normalny autobus, bo dworzec jest naprawdę autobusowy wspaniały. Znaczy to nie jest dworzec autobusowy, ale jeden z większych przystanków na centrum. No i fajna jest pączkarnia. I Ela właśnie idzie sobie kupić pączkę w pączkarni. I co, Ela, jakie sobie pączki weźmiesz? Czy może jednego pączka? Pączki. Pączki? No tutaj... Na pewno biorę kokos, Raffaello, Bounty. Jezus Maria. I co, jakie, fajne masz pączki? No. No nie opłaca się jednego kupować, prawda? Także... No, a ja nie mogę. Ale pączki ty masz, ciocha. Kawał pączków. A ja na keto, nie? Także smacznego. No, a właśnie przed nami znajduje się słynna estakada, zwana również ślimakiem, pod którą tutaj, nieprawdaż, odbywały się liczne wesołe libacje oraz imprezy szkół średnich. I właśnie po drodze, pod tą właśnie estakadą, sobie zmierzając powoli, kierujemy się w stronę parku zwanego Parkiem Sieleckim. Park Sielecki tutaj wyróżnia się tym, że tutaj w swym krajobrazie posiada stadion zimowy, czyli tak naprawdę lodowisko, które znajduje się nieopodal odkrytego basenu, który dostępny jest niestety tylko i wyłącznie w okres letni. I właśnie to na tym basenie, moi drodzy, dzieją się wspaniałe rzeczy, wspaniałe przygody. Młodzież tworzy wspomnienia i to jest niesamowite właśnie w Sosnowcu. Sosnowiec jest miejscem dla tworzenia wspomnień. Takich jak na przykład... Ela, jakie masz wspomnienie z Sosnowcem? Mieszkałam chwilę w Sosnowcu. Mieszkałaś w Sosnowcu? Ale fajnie. To musiało być wspaniałe doznanie. Cudowne. I przeżycie. Cudowne. Wspomnienie, jakie miałam w życiu. No, no i super. Mieszkanie w Sosnowcu. O, i tutaj właśnie widać rurę basenu w Parku Sieleckim i w tle katedrę, której nazwy i historii nie znam, ale tak słońce pięknie na nią pada, że naprawdę jest tutaj wspaniała. Tam mamy skocznię 2- i 5-metrową dla prawdziwych odważnych. Szczerze, to jak ostatnio skakałem w Szwajcarii chyba z 3 albo 3,5 metra, to myślałem, że umrę. Także widać, że skoki z wysokości są dla mnie, dlatego tak jak zawsze powtarzam, warto to robić, warto robić rzeczy, których się boimy. No oczywiście, jeżeli nie zagrażają naszemu życiu lub zdrowiu. No i idąc sobie kawałek dalej, napotykamy tutaj skatepark stworzony właśnie dla skate'ów, których chyba ostatnimi czasy jest coraz mniej, a jest to smutne, bo no jak widzę skateparki, to właśnie kojarzy mi się takie katowickie PTG i ten kawałek taki punkowy. Pierdolona era techno!
Sosnowcu na Kazimierzu. No i to jest, mega. Skatepark. Jak byłam na skateparku, to było tyle ludzi. Na Kazimierzu? Pojedziemy na Kazimierz, albo jutro pojedziemy, bo już słońce nam zachodzi, a jeszcze musimy iść na Środulę. Ale jeszcze mamy jedną rzecz do pokazania, dwie rzeczy do pokazania na Sielcu. Idziemy z Sielca, przechodzimy kawałek dalej, żeby wejść na trawę, która rośnie, jest tutaj, ta trawa jest tutaj tak naprawdę eksportowana z daleka, prawda? I ta trawa ma właściwości lecznicze, naprawdę potrafi naprawdę leczyć i służy do tego, żeby rosła. No i w sumie chyba najgorsze, co może być w Sosnowcu, to właśnie w tym okresie jesienno-zimowym jest najgorsze, bo w Sosnowcu nawet liście nie chrupią. A to jest chyba najgorsze, co może nas spotkać. No i jesteśmy nad Przemszą. To jest Przemsza? Tak. Jesteśmy nad Przemszą, gdzie możemy również zaobserwować, tak jak byliśmy w Będzinie, ptactwo tutaj różnego rodzaju, które tutaj klasyfikuje się do ptactwa wodnego. Nieprawdaż jest to ptactwo rzeczne, a raczej takie powietrzno-rzeczne, ponieważ i w powietrzu, i w wodzie sobie radzi. Przypominamy, że ptactwa różnego rodzaju nie karmimy, nieprawdaż, chlebem bądź rzeczami zawierającymi gluten, ponieważ szkodzimy takiemu ptactwu. Natomiast powinno się ptactwo karmić nasionami, ziarnami bądź specjalną karmą dla takiego, otóż, prawda, ptactwa. A w tym momencie znajdujemy się na placu głównym Parku Sieleckiego, w którym bardzo często odbywają się różnego rodzaju właśnie biesiady oraz imprezy ludowe polegające na spożywaniu dużej ilości alkoholu, bujaniu się nie w rytm muzyki, która leci, oraz nieprawdaż koncerty prawdziwych, wspaniałych polskich wykonawców, najczęściej Budi Bye Bye Basta i Pana. Serdecznie pozdrawiam. No i właśnie podjechaliśmy pod tą słynną górkę Środulską, pod którą znajdują się naprawdę wspaniałe parki. I teraz tak szczerze na poważnie, są to naprawdę fajne miejsca tutaj, które wam pokazałem. Są fajne place zabaw. Jest nawet ten do street workoutu, plac do street workoutu, gdzie wiem, że moi znajomi trenują, także pozdrawiam wszystkich moich znajomych trenujących na Środuli. Pozdrawiam Graba i życzę ci zdrowia serdecznie, bo wiem, że tam jakieś były problemiki. Tymczasem my właśnie wchodzimy na tą słynną górę Środulską, która jest górą górzystą z gór Środulskich, zapożyczoną prosto z pasma Himalajów z południowego Nepalu, z tego powodu, że Sosnowiec kiedyś miał tutaj taki właśnie układ, nazywa się układ sosnowiecki, sosnowiecko-himalajski tak naprawdę, i właśnie za pomocą właśnie tego układu Himalaje, a tak naprawdę południowa część Nepalu, wręczyła tą górę Sosnowcowi, a tak naprawdę to nie. Także idąc a tak naprawdę maszerując pod górę, pokazując, że jesteśmy fit on trip, próbując udawać, że nie złapałem zadyszki, wchodząc 4 stopnie wyżej, chciałbym wam serdecznie z całego serca pokazać, że nie jest to zwykła góra. Jest to góra poświęcona najlepszym z najlepszych narciarzom i snowboardzistom tutaj, nieprawdaż, którzy mogą doskonalić swoje wspaniałe, a tak naprawdę niesamowite umiejętności właśnie tutaj narciarsko-snowboardowe. Wszystko dzieje się tutaj za pomocą, jak wiemy, słońca, ponieważ to słońce daje nam życie i dzięki właśnie temu, że to słońce pada pod odpowiednim kątem na tą właśnie górę, ci otóż wcześniej wymienieni sportowcy mogą właśnie dokonywać tych swoich czynów, nieprawdaż, rekordów. I w ogóle tak dawno mnie tu nie było, że to słońce przyczyniło się do powstania stadionu, który cały czas rośnie i rośnie, i tego to się naprawdę nie spodziewałem w Sosnowcu. Także no, jak widzicie, no mega się to miasto rozwija, nie jest straszne, a my wchodzimy tutaj na taki punkcik widokowy, który
ukazuje, nieprawdaż, piękną paronamę, bo nie panoramę oczywiście, paronamę Sosnowca, który swym pięknem tutaj obdarzył nasze wspaniałe, młode oczy takim właśnie widokiem. Ela, jesteś tutaj pierwszy raz. Co powiesz o tym wspaniałym miejscu? Czuję się jak magik, tylko unieść ręce do góry i powiedzieć, jestem Bogiem. O, widzisz, no to powiem ci, że naprawdę chyba cię urzekło ta paronama. A tam jest basen? Tam jest basen, znaczy to nie jest basen, ale myślę, że pływacy również też mogą tu czasami trenować w razie zamknięcia basenów. Także myślę, że jest to specjalnie przygotowane właśnie na czas kryzysu. I można zaobserwować dużo osób, sportowców, Nordic Walkerów, którzy dbają o swoje zdrowie i formę za pomocą marszu oraz tych wspaniałych kijków, które udoskonalają pracę całego organizmu. O, tutaj serdecznie za mną można zobaczyć takiego uczestnika. No i kontynuując ten nasz wspaniały spacer po wspaniałym Sosnowcu, napotykamy Jana Pawła II, Karola Wojtyłę, który przez wiele, wiele lat był tak naprawdę takim symbolem polskości. Niestety jego tutaj znajomość papieża w świecie, naszego prawdziwego papieża Polaka, troszeczkę zanika. Wyprzedza go jednak nasz prawdziwy polski orzełek Lewandowski, który jednak jest częściej kojarzony na przykład z Polską, raczej Polska jest kojarzona w świecie, ponieważ zdając właśnie pytanie za granicą, w sensie mnie, jak ktoś zadaje pytanie, skąd jestem i mówię, że jestem z Polski, to jeszcze kiedyś było, o, Juan Pablo II, Jan Paweł II i tak dalej, a teraz jest Lewandowski. Także no niestety papież troszeczkę traci tutaj na rozpoznawalności, dlatego chciałbym pokazać jego pomnik na Placu Papieskim w Sosnowcu, który został tutaj stworzony z tego powodu, że papież właśnie był tutaj w 99 roku, czyli 21 lat temu od teraz. Także tak właśnie wygląda papież tutaj z rozłożonymi rękami. Jak chcecie, to sobie możecie dobrać tutaj słowa, dałem wam możliwość wyboru, ponieważ każdy ma możliwość wyboru. Niestety sosnowiecki papież nie ma w dłoniach kamienia, więc nie wiem, czy jest na tyle autentyczny, natomiast jest to piękny tutaj jak widzicie, pomnik papieża patrzącego się na wspaniałe osiedle. No i ostatnim miejscem, jakie tutaj jest w planie naszego sosnowieckiego spaceru, jest budynek Wydziału Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Wydziału Nauk o Ziemi. Tak to się chyba powinno wymawiać. A tak naprawdę chciałem wam pokazać coś, co znajduje się przed tym wydziałem. Niewielu wie i ma świadomość tego, że tak naprawdę Sosnowiec to nie tylko wspaniałe miejsce do życia, to nie tylko wspaniałe miejsce do mieszkania, to nie tylko wspaniałe miejsce dla założenia rodziny, wspaniałego miejsca na wakacje, wypoczynek i różnego rodzaju aktywności sportowe, artystyczne bądź kulturalne. Jest to również wspaniałe miejsce na to, żeby osiedlić dinożarła. Ten dinozaur przyjechał tutaj prosto z południowej części Kolumbii, z rejonów Amazonas, z Amazonii, i tak mu się tutaj spodobało, że został.
Dlatego ten oto dinozaur jest symbolem właśnie tutaj pięknej pogoni, która... To jest tyran. No to mówię, że to jest tyranozaur, dinożaru. No a dinożaru to nie to samo co ten? Co tyranozaur? No. Tyranozaur, no. No i to jest właśnie on. Tak. Także mamy w Sosnowcu dinozaura. I zakopana jest tu również kapsuła czasu, która została zakopana w 2012 roku i zostanie odkopana za 17 lat, w 37 tej właśnie tego pięknego naszego wieku. No i miało być bez podśmiechujków, jednak wyszło z podśmiechujkami. I tak, wiem, że w Sosnowcu jest bardzo dużo, przynajmniej o wiele więcej fajnych miejsc, rzeczy, parków, w których można naprawdę fajnie spędzać czas. I teraz tak naprawdę bez ironii, Sosnowiec przez ostatnie lata tak naprawdę niesamowicie się rozwinął, tak samo jak moja piękna, wspaniała Czeladź. Z tego, co teraz chodzę, spaceruję, to normalnie to są miasta nie do poznania i naprawdę sprzyjające mieszkaniu tutaj. Także to jest naprawdę fajne. Wiem, że pominąłem stawiki, ale stawiki możecie sobie zobaczyć tu gdzieś, tu jak morsowałem. Nie tu w Szamanie, tylko tu będzie pewnie karta. I co? Jeżeli macie jakieś fajne miejsca, które mógłbym jeszcze odwiedzić tutaj na miejscu w okolicy, to dawajcie znaka, to zrobimy taki szybki przeglądzik miejsc, które warto zobaczyć na przykład na Śląsku. I co? Fajnie, że ze mną sobie tutaj byliście, zwiedzaliście, byliście na spacerze po tym fajnym mieście. I co? Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, zawsze możecie oglądać reklamy, możecie wejść na Patronite'a, możecie również wesprzeć zbiórkę charytatywną, którą robię dla mojego przyjaciela z Tanzanii. Także linki i wszystko jest w opisie. Do tego są jeszcze Pocket Sulu i w sumie z ogłoszeń parafialnych to tyle. Ja wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście, że po prostu mnie wspieracie tak i inaczej, więc co? No, życzę wam miłego dnia, miłego wieczorku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.